śladami Giro podążamy, czyli Splugen Pass i San Bernardino Pass. Będzie pięknie. A przed nami... Co? No mów, mów, to nie jest takie łatwe. No mów, proszę. Przed nami piękne góry. To na San Bernardino 100 km. Po lewej stronie mijamy Liechtenstein. Jakże piękne państewko. Byłeś tam? Nie. Dlaczego? Bo mnie nie wzięliście. No tak, byłam tam z tatą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że studiowanie służy do tego, żeby mieć status studenta. No właśnie. Studiowałem. A mogłem już wtedy tak robić jak teraz. No. I tym akcentem idziemy dalej. Co jemy? Drożdżówa. No. Z orzeszkami. I z czekoladą. Prosto z piekarni. No, popełniłem grzech. Kupiłem tą niedzielę, ale... Ale dyspensa na podróż, to się nie liczy. Już gotowi. Pierwsze przełęcze. Wczoraj jechało tu Giro. Powiem teraz, co jedziemy, bo później nie wiem, czy się będzie chciało opowiadać. Także najpierw Splugen Pass od strony szwajcarskiej. Tam przejeżdżamy do Włoch, zjeżdżamy trochę do tych Włoch. Później z powrotem znowu zjeżdżamy tutaj do Szwajcarii. Później jedziemy gdzieś tam. Na San Bernardino, wczoraj tamtędy Giro z kolei zjeżdżało. Tam wjeżdżamy na ten przełęcz San Bernardino, zjeżdżamy do Włoch. Trochę dalej, z 8 km później jeszcze raz do góry w dół i wracamy tutaj. Czyli razem koło setki i 2,5 w górę. Do zoba na trasie. Już jestem na słynnych serpentynkach. Będzie z góry lepiej widać. I końcowa 2080 metrów. Zaspy są. No i jesteśmy we Włoszech. Asi nie dogoniłem. W sumie nie spodziewałem się, ale na zjeździe gdzieś tam ją znajdziemy. Bajka! Pięknie, no. Drodzy, Splugen już za nami. Nie gadałem, bo... No bo... Co ja tam będę mówił? No, wystarczyło patrzeć i...
widać jaka bajka. No podobnie będzie z San Bernardino. Także enjoy. Jaki sztos! Bella fantastica! Nie wierzę, nie wierzę. On ubrał bluzę. No bo miałem koszulkę razem z nią. Jasne. Zimno ci, przyznaj. Sztosik, nie? No, była malina, no. No. Myślę, że filmik znowu tego nie odda. Nawet miejmy nadzieję, że choć trochę. Nic nie gadałem, jak kręciłem go w sumie. Nie wiedziałem, co mu.